Pokusy grzechu z pewnością nadejdą. Lecz biada temu, kto je spowoduje. Byłoby lepiej dla niego, gdyby uwiązano kamień u jego szyi i wrzucono do morza. Byłoby to lepsze od zgorszenia jednego z tych maluczkich. Do czego jest podobne Królestwo Boże? Przypomina ono człowieka, który wziął ziarnko gorczycy i zasiał je na polu. Roślinka wzrosła i stała się drzewem, a ptaki uwiły sobie gniazda wśród jego konarów. Nie bardzo wiem, o czym on mówi. Dlaczego jesz, pijesz i bratasz się z celnikami i grzesznikami? Ludzie zdrowi nie potrzebują lekarza, ale ci, którzy są chorzy. Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz uzdrowić grzeszników. Do czego podobne jest królestwo? Opowiedz jeszcze raz. Nie bój się, maleńka trzutko. Ojcu waszemu spodobało się dać wam królestwo. Sprzedajcie swoje dobra i rozdajcie pieniądze ubogim. Przygotujcie torby, które nie niszczeją, i zgromadźcie skarby w niebie, gdzie nie ulegną zepsuciu. Tam nie ukradnie ich złodziej, ani nie zniszczy ich mól. Wasze serca będą tam, gdzie są wasze skarby. Kobieto, jesteś uwolniona od swego kalectwa. Patrzcie, ludzie! To cud! Cud! Uzdrowił! To cudotwórca! Patrzcie, patrzcie! Panie! Chwała najwyższemu! 18 lat! Niech Bóg cię błogosławi, rabbi! 6 dni jest w tygodniu, by pracować. Wtedy mogłaś przyjść prosić, by cię uzdrowił, a nie w dzień szabatu. Wy hipokryci! Każdy z was zawiódłby swego wołu czy osła do studni w szabat, aby go napoić. Lecz oto tutaj macie córkę Abrahama, którą szatan trzymał w więzach przez 18 lat. Czy nie powinna zostać uwolniona w szabat?